Witajcie na kanale Cimcirimciloszka. Ja jestem Ewa i ostatnio mam bardzo nietypowe hobby, a mianowicie z nim zabawa w adwokata diabła w internecie. I widzicie, są takie tematy, za które ja nie do końca wiem, jak się zabrać. Ja tak chodzę jeden dzień, drugi i rozgrzebuję i rozkminiam tą sytuację z rozmaitych perspektyw i gdyby ktoś mnie nie znał i zobaczył mnie w tym szale twórczym po raz pierwszy, spokojnie mógłby pomyśleć. First time. Dziś chciałabym pogadać z wami o Queen of the Black oraz przyjrzeć się rozmaitym sytuacjom, które mają obecnie miejsce w internecie i dotyczą jej osoby, bo wydaje mi się, że z jednej strony może być to pewna forma przestrogi dla wielu osób, jak i takie skłonienie do refleksji, może przewartościowania sobie pewnych kwestii. Jeśli ktoś z was nie słyszał jeszcze o postaci, jaką jest Queen of the Black w naszych polskich internetach, jest to 17-letnia, rocznikowo chyba 18-letnia dziewczyna, która, wiecie, działa sobie trochę na Instagramach, trochę na TikTokach, trochę na YouTubach i na której rozpoznawalność bardzo wpłynęło takie upublicznianie bardzo intymnych sfer swojego życia oraz liczne skandale i dramy, które wybuchały i wybuchały i wybuchały i wybuchały, i wybuchały. Internet poznał Queen of the Black jako bardzo młodą osobę, bodajże 13-14-letnią dojrzewającą dziewczynkę, która zasłynęła, jakoś tak wybiła się w tym internecie jako przyjaciółka Nanami-chan. Dość dużym wiralem okazał się także jej film, w którym opowiadała ona o swoim pierwszym tatuażu. Mam 14 lat i mam tatuaż. No i wiecie, latka sobie leciały, a na YouTubach po prostu jak słynnych bab na promce w Lidlu przybywało filmów komentujących poczynania tej, no nazywajmy rzeczy po imieniu, młodej, dojrzewającej dziewczynki. I tu trzeba zaznaczyć, że wielokrotnie faktycznie były to czyny godne takiego publicznego zwrócenia uwagi na zasadzie: mordo, mam problem, tak się lepiej nie powinno zachowywać, bo to może przynieść jakieś negatywne konsekwencje dla ciebie albo dla innych. No bo wiecie, były takie sytuacje, że zarzucano właśnie tej Julce to, że reklamuje scam, albo że reklamuje takie aplikacje, które generują fejkowy ruch na social mediach, czyli wiecie, jakieś apki, które pozwalały ci kupić sobie jakieś tam pustych obserwatorów, albo lajki z dupy. Ale jednocześnie powstawało też wiele filmów takich na zasadzie: nie ma nic do powiedzenia, dlatego powiem to głośno i wyraźnie. Ogólnie patrząc na działania Julki w sieci oraz na kondycję psychiczną, jaką wielokrotnie prezentowała na swoich social mediach, no i ilość hejtu, który dotykał ją jednak na trochę ponadprzeciętnie wyższą skalę niż takiego szablonowego influencera, człowieka z internetów, no to kwestią czasu tak naprawdę było to, kiedy na jej kanale pojawił się taki filmik. Jak tu trafiłam hejtu oraz rozsłania moich zdjęć. W samym filmie Julka otwarcie mówi o swoim zaburzeniu i tłumaczy, w jaki sposób objawia się to zaburzenie. Mam borderline'a. Też przepraszam, że tak to działa, bo ja jestem strasznie impulsywną osobą i podejmuję mega impulsywne decyzje, których później żałuję. Właśnie jest to borderline, z którym codziennie muszę żyć. Jednocześnie usłyszeć możemy, że nie radzi ona sobie z ilością hejtu, który spływa na jej osobę. Próbuje wyjaśnić, dlaczego zachowuje się często w dany sposób. Prosi o wyrozumiałość i danie jej drugiej szansy, takiej wiecie, czystej karty. Podejrzewam, że sam filmik mógł być dla niektórych osób trochę ciężki w odbiorze. W zachowaniu Julki możemy dostrzec takie konkretne spowolnienie psychoruchowe. Nie wiadomo, czy spowodowane złym samopoczuciem, czy wziętymi lekami, czy jest to po prostu wybuchowa mieszanka obydwu czynników. Ale przede wszystkim jest to film, który zwrócił szczególnie moją uwagę, bo dopatrzyłam się w nim kilku interesujących zależności i chciałabym się z wami podzielić tymi moimi przemyśleniami odnośnie tego filmu i całej tej historii Julki, mając gdzieś tam z tyłu głowy taką, wiecie, cichą nadzieję, że może przygoda kolejnych dzieciaków z internetem nie będzie finalnie musiała być podsumowywana takimi słowami jak: szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei. Chciałabym poruszyć kwestię tragicznego w skutkach wejście w świat influencerów, tak naprawdę dzieciaka, bez zagwarantowania mu odpowiedniej opieki i takiego wsparcia psychicznego. Tak jak mówiłam na początku filmu, Julka bardzo szybko zaczęła tą swoją przygodę z YouTubowaniem. I o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że zaczęła szybko wrzucać filmiki do sieci. Tak robi masa dzieciaków. Chodzi mi o to, że pod jej filmami pojawiły się cyferki. Konkretne cyferki. Cyferki na YouTubie mają taką magiczną właściwość, że niektórzy ludzie zaczynają traktować cię
w zupełnie inny sposób, niż traktowaliby cię w takich naturalnych warunkach. A ty sam, kiedy pozwolisz odlecieć w swojej głowie, no to musisz mieć później bardzo twardą dupę, kiedy będziesz upadał. Ale same cyferki nie były tym największym problemem. Tym prawdziwym problemem był bardzo intensywny i narastający na sile hejt, który pojawił się wraz z nimi. Na samym początku bowiem Nanami-chan, one się nadal migają. Na samym początku Małej Queen zarzucano to, że kopiuje swoją starszą przyjaciółkę Nanami-chan. Mieszasz się w czołówce najbardziej hejtowanych osób na polskim YouTubie, który ocieka nienawiścią w stosunku do odmienności, a mojej przyjaciółce to, że ciągle oskarżana jest o bycie moim plagiatem. Sama Nanami-chan, czyli zainteresowana tak naprawdę, już w wywiadzie po latach sama powiedziała, że my byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, jak siostry, widziałyśmy się co 2 tygodnie, ja przyjeżdżałam do Warszawy, albo ona przyjeżdżała do mnie. Byłyśmy takie totalnie bestie, mówiłyśmy do siebie o wszystkim, znałyśmy się na wylot i tak dalej. Pewnego czasu wyglądałyście podobnie, co wam też niektórzy zarzucali. Tak, tak, no. Znaczy Julia wprost mówiła, że w sumie była mi inspiracją. To było fajne, to była dla mnie taka młodsza siostra. I wiecie, ze strony Julki było to turbo normalne zachowanie. Flashbacki, turbo, zawsze jak mówię słowo turbo, to tam z tyłu głowy pojawia mi się Turbo Matura 2017. O Boże, w internecie co zrobić z moją głową? Okres dojrzewania to okres formowania się naszej tożsamości i jedną z form przejściowych jest coś takiego jak tożsamość lustrzana. Kiedy taka młoda osoba zacznie szukać tego swojego ja, może się zdarzyć, że zacznie ona powielać czy to zachowania, czy to jakieś reguły postępowania, sposób ubioru, jakieś idee od innej osoby, znaczącej osoby. I dla małej Julki tą inną znaczącą osobą była właśnie Nanami-chan. I wiecie, to jest totalnie normalne, że mała osoba poszukuje siebie i w momencie, w którym podziwia kogoś, kto jest dla niej ważny, miły i jest w jakimś stopniu inspiracją, to będzie chciała zachowywać się jak ona. I za takie na maksa naturalne zachowanie ona dostała pół bie. Druga sprawa, okres dojrzewania dla nastolatków. To jest taki okres w życiu, kiedy te pierwsze skrzypce zaczyna grać potrzeba akceptacji przez rówieśników. To jest okres, w którym budują się podwaliny naszej samooceny, naszej pewności siebie. I teraz zobaczcie, w jakim tragicznym miejscu znalazła się ta mała, dojrzewająca osóbka. Te naturalne zachowania są potępiane na gigantyczną skalę. To tak, jakby ją dotknął hejt za to, że nie wiem, ona pije wodę na filmach. Wszyscy kuźwa pijemy wodę. Więc to było takie pierwsze sprzedanie jej prawego sierpowego na mordę. Sprzedanie kopa w plecy, nie umożliwiając jej zaspokojenia potrzeby tej akceptacji przez rówieśników. I w takich warunkach, jakie ją zastały, no dużo trudniej jest wykształcić właśnie tą tożsamość dojrzałą. To oczywiście niekoniecznie musi być jedyna przyczyna trudności, z jakimi się Queen of the Black boryka aktualnie. To nie jest też, wiecie, jakaś psychoanaliza, nie jesteśmy w gabinecie psychologicznym, nie prowadzimy wywiadu z daną osobą. To jest po prostu obgadywanie sobie tego, co widzimy w internecie, więc rzeczywistość może wyglądać jeszcze zupełnie inaczej. Ale na pewno te wydarzenia, które miały miejsce w jej młodym życiu, mogły potęgować i wywierać taki, a nie inny efekt w przyszłości. A myślę, że i sytuacja w samym domu małej Julki była dosyć nietypowa, nieszablonowa, skoro w wieku 14 lat pozwolono jej zrobić sobie tatuaż. Omawiany film zwrócił też moją uwagę na to, jak zajebiście paskudnie zachowujących się ludzi ma ona w swoim otoczeniu. Po prostu otoczenie Queen of the Black obfituje w rozmaitej maści oportunistów i okazjuszy, którzy po prostu nie przepuszczą nadarzającej się sytuacji, by wykorzystać tą chwiejność emocjonalną dziewczyny w skrajnie dla mnie obrzydliwy sposób. Między innymi w internetach naszym oczom ukazało się dogłębne badanie laryngologiczne migdałków z zadeklarowanym gejem, którego dewiza życiowa brzmi: nieważne co mówią, ważne, że mówią. Oczywiście zaliczyliśmy też nieustawiane, miłosne perypetie Filipa Zabielskiego. Razem z Julią jesteśmy razem. A few moments later. Większość osób się domyślała, związek mój i Julii był ustawiony. Czy słynny wywiad u Psycho Couple, który został usunięty? Tutaj, jeżeli się nie mylę, to mnie poprawcie, ale po interwencji kogoś z rodziny Julki. Trzecia sprawa, która strasznie mi się rzuciła w oczy, to to, z jak dużym niezrozumieniem spotyka się zaburzenie, o którym mówi właśnie Queen of the Black. Objawy zaburzenia osobowości borderline mogą być rozmaite i mogą przybierać różną postać u różnych ludzi. Jednak do takich klasycznych objawów z całą pewnością będziemy mogli
zaliczyć płynność i niepewność w stosunku do własnej tożsamości, problemy z regulacją emocji i uczuć oraz problemy z kontrolą impulsu. Korzystając z tej chwili, że to właśnie ten film wybraliście do tego, żeby towarzyszył wam przy obieraniu ziemniaków, pożywaniu obiadu albo siedzeniu na kiblu, chciałabym zahaczyć też na moment o twórczość mojego kolegi po fachu, Mateusza Spysińskiego, a nawiązuję do tego, ponieważ właśnie w tym filmie Julki kazała ona działalność pewnych twórców ze szczególnym wyróżnieniem Matiego, jako jedną z przyczyn, która wpłynęła na to, że ona właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym się znalazła. Dziękuję Mateuszu Spysiński i inni komentatorzy, którzy poruszyli to dyrektorowi, który stworzył Discorda w ogóle, wiem co on stworzył, ale ma w opisie na TikToku czy coś. Dziękuję wam po prostu, że doprowadziliście mnie aż do takiego stanu, że byłam w wam szpitalu i... Też na kanale Matiego znaleźć można omawianie rozmaitych wydarzeń z sieci. To zawsze, gdy dostaję to powiadomienie o dodanym przez niego filmie, w mojej głowie rozgrywa się taka scena Rodem z milionerów i subtelny głos naszego kochanego Huberta Urbańskiego przemawia do mnie w tych moich myślach. Której internetowej persony dotyczyć będzie dzisiejszy film na kanale Mateusza Spysińskiego? Czy będzie to A? Claudeliza, B. Ella Gavin, C. Daniel Magical, czy D. Queen of the Black. Bo można powiedzieć, że wypowiadanie się na temat działalności Julki w sieci stało się pewnego rodzaju serią na kanale Matiego, no i w sumie wyszedłby z tego już całkiem porządny i pokaźny tasiemiec, jakby się tak to puściło od samego początku do końca. Swoje 3 grosze do całej sprawy dorzuciła też Maja Staśko, aktywistka, która publicznie wyraziła swoje wsparcie dla Julki oraz podkreśliła problem nadmiernej ilości filmów poświęconej właśnie tematyce Queen of the Black na kanale Matiego. A w rozmowie z Mają Staśko sam nasz naczelny Ancymon powiedział zdanie, które bardzo utkwiło mi w pamięci. Czy według mnie i według... sporej ilości osób, Julka nie jest hejtowana bez przyczyny. I na samym wstępie ja chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało w tym filmie. Choroba czy zaburzenie absolutnie nie jest żadnym usprawiedliwieniem jakichś słabych zachowań. Ale podkreślenie, że te zaburzenia mimo wszystko występują w życiu osoby, której zachowanie się omawia, pozwala nabrać troszeczkę innej perspektywy, kiedy się słucha takiej wypowiedzi, niż właśnie gdyby to dotyczyło takiej osoby, która nie boryka się z danymi problemami w swoim życiu. W każdym razie właśnie takiego dużego, czerwonego, przejaskrawionego komunikatu zabrakło mi, czy to właśnie w retoryce Matiego, czy w retoryce jakichkolwiek innych twórców omawiających działanie Julki w sieci. Widzicie, zachowanie prezentowane przez Julkę w social mediach faktycznie wpisuje się w tą definicję zaburzeń osobowości borderline. A taka retoryka... Większość rzeczy, które mówi Julka, są swoim zaprzeczeniem. Wszystko się ze sobą gryzie w taki sposób, że nie wiadomo w co wierzyć, a nawet jeśli uwierzymy jej w jedną rzecz, w jedną historię, to druga, która następuje po tej pierwszej, gryzie się z tą pierwszą i osoby bardziej uważne, osoby bardziej myślące, osoby bardziej słuchające zauważą, o czym mówię, albo usłyszą, o czym mówię. Pisała, że to jest właśnie wina hejterów, wina osób, które nagrywają o niej filmy. I ludzie w komentarzach napisali, że nie o to chodzi, że te osoby również właśnie mówiły, żeby odpoczęła od internetu, więc to nie był hejt, to była po raz kolejny krytyka, która chyba po raz kolejny nie spodobała się Julii, ale jak wspomniałem wcześniej, niektórzy ludzie nie lubią słuchać słów prawdy na swój temat i wolą się oburzyć, wolą zrobić z siebie ofiarę. Bardzo szkoda. Kolejna sprawa, że mówi, że wszystko co robiła, wszystkie skamy, wszystkie przekręty, wszystkie błędy robiła nieświadomie i zwala to po raz kolejny na chorobę. Nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, natomiast nawet jeśli była nieświadoma, to świadomie brała ze wszystko pieniądze. Dla mnie brzmi jak właśnie opis zachowania osoby, której nie dotykają tak poważne problemy. To trochę tak jakby zwracać uwagę osobie, która cierpi na padaczkę, że czasami przewróci się, bo dozna ataku padaczki. To jest po prostu w pakiecie padaczka. I tak samo zachowania charakterystyczne dla osoby z zaburzeniem osobowości borderline będą wykazywać osoby dotknięte tym zaburzeniem. Zwłaszcza kiedy jeszcze mówią o tym otwarcie, że na to cierpią. Jeśli chodzi o komentarze, to w sekcji komentarzy również wrzy. Liczne wypowiedzi internautów sugerują, by Queen zrobiła sobie urlop od social mediów, a sam Mati w rozmowie z Mają również wskazuje na to, że... Nie, Julka również poza tym, że wkręca swoich widzów, żeby tylko zarobić, również według mnie, tak jak tak przed chwilą wspomniałem, stara się wzbudzić w nich jakąś litość czasem, albo nawet bardzo często. I tu ponownie pojawia się ubrany cały na biało, znany nam już dobrze case z potrzebą uzyskania atencji, który bardzo często jest taką niewerbalną formą
wołania o pomoc. I oczywiście to jest gdybanie, ale wydaje mi się, że w rękach Julki jest to forma narzędzia do komunikowania ze światem, że Houston, mamy problem, coś jest nie tak. Zwłaszcza, że nawet bliskie jej osoby mówią o tym, że faktycznie, jak to mawiał Rick, no nie jest dobrze, Morty. Myślę, że w sytuacji Julki sprawę może komplikować również FOMO. FOMO, czyli Fear of Missing Out, to lęk przed pominięciem, czyli syndrom pojawiający się u użytkowników social mediów, lękających się, że przegapią coś istotnego i ominie ich to bezpowrotnie. I biorąc pod uwagę realia, jakie towarzyszą naszej Queen, ona może odczuwać taki chroniczny lęk, że w necie pojawi się coś dotyczącego jej osoby, co niekoniecznie będzie stawiało ją w dobrym świetle, a ona nie będzie po prostu w stanie odbić piłeczki, bo jej nie będzie w tym internecie. Nie będzie miała tej możliwości obrony swojej osoby. No i zbliżając się już do końca, w momencie, w którym ktoś otwarcie mówi: ej, leczę się, słuchajcie, mam problemy, zdaję sobie sprawę, że zachowuję się kijowo i chcę nad tym zapanować, ale nie mogę, bo tak objawia się to zaburzenie, które mam, ale zmieniłam leki, dajcie mi szansę, chcę nad sobą pracować, nie niszczcie mnie, no to każdy, kto nie ma moralnej skoliozy, przystopuje. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, w którym warto byłoby się wykazać taką społeczną odpowiedzialnością, jakiś sposób solidarnością i faktycznie wcisnąć ten stop, by dać jej przestrzeń do tego, żeby ona mogła wydobrzeć. Ja życzę Julce dużo siły, dużo wytrwałości, dużo zrozumienia i prawdziwych, szczerych ludzi dookoła, którzy faktycznie będą ją wspierać. Dajcie znać w ogóle, co wy sądzicie o całej tej historii i o tych różnych aspektach tych wszystkich wydarzeń. Bardzo jestem ciekawa, co macie w tej materii do powiedzenia i sobie chętnie poczytam. Nie zapomnijcie o oraz zasięgu. Zapraszam was też na moje social media, na Twittery, na grupkę na Facebooku Psycholoża, bo mamy grupkę na Facebooku, gdzie można sobie jeszcze więcej dyskutować. I widzimy się w kolejnym filmiku. Bez suski!